Dzień dobry Państwu, to jest kolejny program Uczuł Marcin Marcina. No i mamy gościa, Państwo już poznają, pan Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry Państwu. I to jest gość, którego żeśmy zaprosili i taki, który przyszedł trochę inny niż żeśmy zaprosili. Bo kiedy zapraszałem Bartłomieja Sienkiewicza, no to z taką gotową zapowiedzią były minister, były polityk, pisarz, eseista polityczny. Natomiast to nam się zdezaktualizowało w międzyczasie. Wczoraj wieczorem gruchnęła wiadomość, że Koalicja Obywatelska ma już ustalone listy, a jedynką w Kielcach ma być Bartłomiej Sienkiewicz. Czyli, proszę Państwa, witamy byłego pisarza, byłego eseistę, jednego z liderów Platformy Obywatelskiej. Niedoczekanie. Nie ma takiej możliwości, żebym się pozbawił pisania, niezależnie od funkcji, jaką pełnię, albo będę pełnić, albo przestałem pełnić. Po prostu dla mnie publicystyka jest rodzajem krwiobiegu. No, inaczej nie mogę myśleć o świecie. Ale jak to się da pogodzić z byciem liderem wielkiej partii politycznej? Po pierwsze, nie jestem liderem partii politycznej, tylko jestem kandydatem na posła, czyli czeka mnie ciężki bój. Członkiem Platformy pan nie jest. Nie byłem członkiem Platformy, mimo że to jest moja pierwsza polityczna miłość, której do tej pory jestem wierny. Zostałem postawiony wobec trudnego zadania. Moim przeciwnikiem będzie Zbigniew Ziobro. Mocarny i wszechmocny minister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Łatwo nie będzie, lubię wyzwania, ziemię świętokrzyską kocham, Polskę kocham, no to nie ma co się zastanawiać. Ale szczególnie ziemię świętokrzyską od wczoraj, prawda? Z jednym problemem, no, ja się tam urodziłem, to jest ziemia mojego dzieciństwa, tam do 7 roku życia żyłem, tamtym powietrzem oddychałem, tamtą wodę piłem i prawdę mówiąc, no, co roku tam wiele razy jestem, w związku z tym to nie jest dla mnie obca ziemia i w tym sensie nie jestem tam spadochroniarzem, tylko wróciłem do korzeni, ludzi znam, miejsce znam, no ale to nie oznacza, że to jest jakiś atut wobec tak potężnej maszyny, jaką mamy po drugiej stronie. No atut jest wielki, bo zdaje się, że tutaj zdradzimy ciekawostkę geograficzną. Jest taki dworek podarowany kiedyś Henrykowi Sienkiewiczowi, który jest w tej ziemi. No tak, to w pewnym sensie mój dom rodzinny. No, ja się urodziłem w Oblęgorku, znaczy w szpitalu w Kielcach, ale mieszkałem w Oblęgorku. Jestem prawnukiem Henryka Sienkiewicza. To jest moje dziedzictwo i moja ziemia, no co tu dużo mówić. No. I ludzie, których znam od takiego. No i ja jednak mam takie mieszane uczucia, bo nie do końca wierzę, czy jednak trochę tego publicysty Sienkiewicza nie tracimy na rzecz polityka Sienkiewicza, a z Oblęgorkiem poza kandydowaniem ze Świętokrzyskiego no wiąże nas też pańska ostatnia książka. No tak, no, znaczy ja mogę powiedzieć jedno, że pisania się nigdy nie wyprę, bo to po prostu lubię. Mogę obiecać, że czy będę posłem, czy nie będę, publicystyką się parać będę nadal. To jest zobowiązanie publiczne, a ja, proszę Państwa, no zdradzę, bo powodem naszego spotkania nie było to, że Bartłomiej Sienkiewicz będzie kandydował, bo ja po prostu o tym nie wiedziałem, a Bartłomiej Sienkiewicz tej tajemnicy nie zdradzał w momencie, kiedy żeśmy rozmawiali o udziale w programie. Powodem jest książka, którą pan ostatnio wydał, Bartłomiej Sienkiewicz o Henryku Sienkiewiczu, Sienkiewicz z nami. Ta książka to jest esej polityczny. Ci, którzy boją się historii, tych, którzy boją się historii, mogę zapewnić, że jest tu, tak, no, nie liczyłem proporcji jakoś statystycznie, ale tej współczesności jest chyba dużo więcej niż tego pradziada. Jest pół na pół. Henryka. No dobrze, przyjmijmy, że pół na pół roboczo po to, żeby się nie spierać. No pierwsze pytanie,
To jest takie, no Sienkiewicz chyba w tej chwili, mówię o Henryku Sienkiewiczu, chyba w tej chwili w lekturach szkolnych, tak jak pozostałe lektury, awansował do roli fragmentów, a nie czytania w całości. To taki mamy model edukacji. W tej książce pan mówi, że Henryk Sienkiewicz nam coś jeszcze może powiedzieć, że to nie jest jakiś taki, nie wiem, Homer, którego się czyta jako lekturę, tak, żeby troszkę poczuć, jak to w tej starożytnej Grecji było. Ja mam wrażenie, że jednak większość, szczególnie młodych ludzi, tego Sienkiewicza traktuje jak Homera, to znaczy pisze o jakichś czasach zaprzeszłych, o jakichś czasach może fajnych, może niefajnych, ale... Pisze językiem trudnym do zrozumienia współcześnie. Używa tych archaizmów, mało tego, używa łaciny, bo jest sporo, szczególnie w trylogii wtrętów łacińskich. No, czym tu się zajmować? Panowie i szanowni państwo, tak, to prawda, język powieści Henryka Sienkiewicza się zestarzał i stanowi jedną z takich podstawowych barier do jego trwałości w świadomości młodych pokoleń. Ten język jest archaiczny, ten język jest archaizujący, jest to XIX-wieczna polszczyzna z wtrętami staropolskimi. Nie można wymagać od ludzi heroizmu lingwistycznego. Niewątpliwie to pisarstwo odchodzi trochę w przeszłość. Ale równocześnie Henryk Sienkiewicz stworzył mit i sam jest mitem. I ten mit jest, jak się przyglądniemy staranniej, nie boję się tego słowa, ultranowoczesny. Po pierwsze dlatego, że sam Sienkiewicz był bardzo nowoczesnym pisarzem, taką nowoczesnością, którą możemy oglądać w takich dziełach jak Avengersi, jak Gwiezdne Wojny i parę innych rzeczy. Znaczy potrafił kreować mity, myśląc o ówczesnym czytelniku powszechnym, a przede wszystkim o społeczeństwie masowym. I można Sienkiewicza nie czytać, ale można znać jego powiedzenia, można żyć w jego świecie, jego bohaterów i można traktować sienkiewiczowski mit jako własny. I od nas zależy w gruncie rzeczy, co z tego mitu przekażemy dalej, niezależnie od tego, czy ktoś będzie zgłębiał staropolszczyznę w tych książkach. A pytania, które zadaję, to jest to kilkadziesiąt lat temu, to są pytania o nowoczesność, o jej granice, o okrucieństwo nowoczesności i tego, co ona nam daje. To są pytania o tym, co zrobić z młodymi patriotami napakowanymi testosteronem, którzy z jednej strony są bardzo patriotyczni, a z drugiej strony niszczą społeczeństwo, niszczą jego reguły. Tu Henryk Sienkiewicz pisał o naszych narodowcach? Tak. I w którym momencie? Bo jeśli mamy do czynienia z kimś z nową kompanią, która jest patriotyczną młodzieżą walczącą z najazdem po partyzancku, ale z tego powodu uważa, że może dewastować dwór, gwałcić służące, a jak się znudzą, to chłopki, bić mieszczan i wykonywać na nich wyroki, bo nie chcą im oddać żywności, a na końcu palić Wołmontowicze, wycinając mężczyzn, kobiety i dzieci, no to chyba... Białystok. To chyba mamy do czynienia z pewnym podobieństwem z tą poprawką na okrucieństwo XVII wieku. I jeśli mamy do czynienia w tej chwili z takim buntem młodych, którzy są ultrapatriotyczni, ultranacjonalistyczni, rasistowscy i ten patriotyzm dla nich jest taką formą uznania publicznego i chowają się za nim, prawda? To mamy dokładnie ten sam problem, który opisuje Sienkiewicz. Mało tego, on opisuje także recepty na ten problem, ale prawdopodobnie nie będę ich zdradzał, bo tak, od tego jest książka, żeby się z nimi poznać. Uważa się, że między innymi dlatego tego Sienkiewicza nie ma w spisie lektur, że to są już jest. Rzeczy... Jest, tylko... No tak, we fragmentach, tak. Dlatego pozdejmowano tę całość tych książek, że mówi się, że to jest jednak przestarzałe, że we współczesnych czasach ma takie kobiety, jakie tam są, które nic nie mają do powiedzenia, tylko przez 600 stron mdleją. To jest obraza kobiet po prostu. Nie mam wrażenia, proszę pana, że tym się kieruje obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest system cięcia na kawałki. Jest wcześniejszy. Kolejne rządy już. On jest wcześniejszy, dlatego że on nie jest specyfiką wyłącznie polską.
Podobnie czytają dzieci w Wielkiej Brytanii Szekspira. Podobnie się uczy literatury własnej w wielu innych krajach. I od razu powiem, uważam to za mądre, ponieważ języki się starzeją. Sposób przekazu się starzeje. Jeśli w tej chwili percepcja młodego człowieka pozwala mu ogarnąć stronę tekstu, bo jest przyzwyczajony do zupełnie innego sposobu rozmowy o świecie, to wymagania od niego, żeby przeczytał 380 stron językiem, który dla niego jest w pewnym sensie trudny i obcy, albo pełen dramat Szekspira, to jest stworzenie sytuacji, w której albo on to odrzuci i nie będzie wiedział nic, albo się mu poda to wszystko w takiej formie, żeby sens, wagę tego i znaczenie także i społeczne mógł przyjąć do siebie i być tego nosicielem. Innymi słowy, albo idziemy w pragmatykę i mówimy, chcemy mieć ludzi świadomych swojego dziedzictwa, albo bierzemy udział w fikcji i mówimy, no jak to my uczymy naszego dziedzictwa? No ale to, że tam Tuman nie przeczytał, to jest jego wina. To nie jest kwestia Polski. Proszę zobaczyć na programy w Anglii, proszę zobaczyć na programy w Szwecji. To zupełnie inny sposób uczenia. I ta książka jest też po to, że jeśli to jest proces, którym podlegamy właściwie w cywilizacji jako wszyscy, to co zostanie z Sienkiewicza później? Znaczy, czym wypełnimy ten mem pod tytułem Henryk Sienkiewicz w przyszłości? A moim zdaniem jest czym wypełniać. Jeśli on jest w tej chwili taką pałką do bicia prawicy i kościoła, że Polak, katolik i tak dalej, to z jego książek, może pisze tam też trochę o biografii i takich kwestiach fundamentalnych, czy był osobą wierzącą, czy niewierzącą. Sienkiewicz był ironistą, człowiekiem bardzo zdystansowanym do świata. Potrafił cudownie grać z czytelnikiem. Ale co ma nam do powiedzenia dziś? No i o tym jest ta książka. Bo jeśli ma nam powiedzieć o tym, że pewnego dnia możemy zniknąć jak numidowie, czyli jak dzikie plemię, bo popełniliśmy błędy historyczne i gramy wyłącznie w przetrwanie, no to Polska od 100 lat, niepodległe państwo, niewymazywalne z mapy, to trudny przekaz i wydaje się rzeczywiście archaiczny. Na szczęście Sienkiewicz jest o wiele bardziej skomplikowany, a jego dylematy, jakie przed nami stawia, są znacznie bardziej nowocześniejsze, niż by się wydawało. A te kobiety? Wie pan co, to jest taka historia, że też o tym dość szeroko piszę w książce. On w czasie podróży w Stanach Zjednoczonych poznał nowoczesność, poznał nowoczesne masowe społeczeństwo. I poznał też pewien sposób oddziaływania w masowym społeczeństwie, który dopiero 100 lat później nauka odkryła jako pewien element naszych fabrycznych ustawień mózgu. Otóż najsilniejsze emocje, jakie mamy w tym najbardziej pierwotnej części mózgu, tej podkorowej, to są emocje związane z rozróżnieniem swój, obcy, seks, przyjemność, walka, ucieczka, zagrożenie. I cały współczesny rynek marketingowy pracuje na tych zasadach. I Sienkiewicz zobaczył, jak działa w masowym społeczeństwie operowanie zagrożeniem i erotyzmem. I nie ma nic bardziej przyciągającego niż wieczna dziewica w łapach łotrów, która przez kolejne strony cudem ratuje się przed, ratuje swoje dziewictwo dla bohatera, który bez przerwy omalże ginie, ale jednak przeżywa po to, żeby dostać tą dziewicę w końcu jako nagrodę. Uśmiechamy się z tego powodu, ale proszę mi wierzyć, że te schematy gry są do tej pory obecne w rynku marketingowym, którym pan podlega na co dzień. Sienkiewicz to zrozumiał wcześniej i on niesie tą opowieść bohaterami, doskonale wiedząc, że to jest tak naprawdę siła, która zapewnia popularność. Z tym się nie mógł Gombrowicz pogodzić, dlatego mówił drugorzędny pisarz, pierwszorzędny pisarz drugorzędnej literatury. Tylko nie rozumiał, że Sienkiewicz pisał do innych czytelników niż Gombrowicz. On pisał do czytelnika powszechnego, a nie do elitarnego. No ale też pisze pan w książce o tym, że ten czytelnik powszechny w Polsce to jednak co innego niż czytelnik powszechny choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie Sienkiewicz był, ponieważ ilość osób, które mogły poznać Sienkiewicza,
była dużo mniejsza. No, byliśmy analfabetami, mówiąc pewnym skrótem myślowym, więc poniekąd pisał do pewnej elity, bo w czasach największych sukcesów wydawniczych Sienkiewicza, to jednak umiejętność czytania i pisania była umiejętnością dosyć elitarną i dotyczyła klas średnich i wyższych. W Polsce w latach 70., 80. XIX wieku w zaborze rosyjskim i austriackim 70% Polaków było analfabetami. W pruskim tylko 30%. Pozornie ma pan rację, w rzeczywistości nie, ponieważ to szaleństwo, które ogarnęło Polaków po opublikowaniu trylogii, polegało na tym, że na każdej stacji gromadził się tłum, czekając na tygodnik Słowo, w którym jest kolejny odcinek trylogii. Po czym zarządca stacji albo jakiś referendarz występował przed tym tłumem złożonym z kupców, chłopów, drobnych urzędników, ludzi bardzo często nie umiejących czytać i pisać, i odczytywał im kolejny odcinek. Trylogia miała o wiele większy zasięg niż ludzie, którzy potrafili czytać. To był fenomen społeczny, który w gruncie rzeczy kładł podwaliny pod niepodległość Polski w rozumieniu takim, że wszyscy się w tym odnaleźli na nowo. Tuż po przegranym powstaniu, tuż po takiej miazdze społecznej, jaka pokoleniowo została po powstaniu styczniowym. I ten pomysł, żeby zmodernizować Polaków, cofając się do przeszłości, w ten sposób przywrócić im tożsamość, zdolność myślenia o sobie w sposób wolny, poprzez przeszłość, jest tym takim niesamowitym mechanizmem, który Sienkiewicz wykorzystał. Opisuję to w książce nieco szerzej, do której bardzo Państwa zachęcam. Można ją dostać tylko i wyłącznie poprzez internet, znaczy na moim Facebooku jest cała instrukcja, jaką można dostać internetowo, bo ona nie jest w księgarniach, więc zapraszam na swój Facebook. Potwierdzam, w księgarniach nie ma tej książki. Jesteśmy w księgarni. Tak jest. I to jest jedna z księgarni, której nie ma. Której nie ma. Więc z Sienkiewiczem jest troszeczkę tak jak z całą naszą tradycją. Nic jej tak nie uśmierca i nic jej tak nie unieważnia, jak niezdolność odczytywania jej na nowo przez kolejne pokolenie. Znaczy, jeśli mamy do czynienia z dziełem, które jest znaczące, wybitne, to każde pokolenie musi ją odczytać na nowo. Sienkiewicza nie odczytywaliśmy przez dobrych parę pokoleń na nowo. To był cały czas opowieść o wielkiej przeszłości, której powinniśmy być dumni. Tam jest coś o wiele więcej. Tam są pytania o dylematy, z którymi my stoimy. To jest to samo dotyczy Mickiewicza, Herberta, kiedyś Miłosza. Te wielkie dzieła polskiej literatury są o tyle wielkie, o ile będziemy je na nowo czytać i czasami odbierać od nich odpowiedzi, których sam autor nie zawsze chciał postawić. No dobrze, ale to konkretnie, to jakby to miało zadziałać? Ci łysi z Białegostoku, którzy teraz robili polowania na ludzi na ulicach miasta, mają zacząć czytać Sienkiewicza i brać do siebie, przeczytają pierwszy tom Potopu i uderzą się w głowę: Matko Święta, co ja zrobiłem w tym Białymstoku? Jadę do Częstochowy jej bronić. Jednym z moich adwersarzy publicznych jest taki młody lider nacjonalistów, który twierdzi, że Sienkiewicz był polskim nacjonalistą, a ja jestem przeciwko tej tradycji. Otóż, jeśli bohaterami Potopu są Litwini, Rusini, protestanccy Szkoci, prawosławni, katolicy, Tatarzy i cała trylogia jest opowieścią o kraju wielonarodowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym, a tych wszystkich ludzi spaja idea korony polskiej, idea wolności, to jest tak naprawdę Rzeczpospolita Sienkiewicza. A nie Rzeczpospolita wąsko rozumianego nacjonalizmu, w którym operuje się pojęciem prawdziwy Polak. Co to znaczy prawdziwy Polak? Polskość jest wyborem, jest i ten wybór może dotyczyć Hindusa, Ukraińca, może dotyczyć prawosławnego i protestanta. I polskość nie jest etniczna, polskość jest czymś więcej. Przecież
jeśli w czasie zaborów najeźdźcy, zaborcy przechodzili na stronę polskości i zostawali założycielami w gruncie rzeczy polskich rodzin, że wymienię Strajcherów, Matejków i jeszcze wielu, wielu innych, to jest siła przyciągania polskości. Jeśli tego pozbawimy, to redukujemy się do jakiegoś plemienia na obrzeżach cywilizacji. Ja przejdę trochę do tej praktyki, bo i trochę bardziej Bartłomieja Sienkiewicza. Przeczytałem, bo tam pomysł na tych współczesnych kmiciców, czyli nacjonalistów, no jest taki, żeby poszukać drogi zaprzęgnięcia ich do maszyny państwowej i zniwelowania tego zjawiska, kiedy oni są destrukcyjni. I tam przeczytałem takie małe wspomnienie, no, że to też jest problem taki, że jak zniesiono powszechną obowiązkową służbę wojskową, to jakby tutaj element edukacyjny kreowania autorytetu tej instytucji służby wojskowej obowiązkowej zniknął, to ja zapytam Bartłomieja Sienkiewicza. Był taki ruch VIP się nazywał. Byłem jego założycielem. No właśnie, więc... Jedyny ruch, który w gruncie rzeczy odniósł sukces w komunizmie. Ale ja pytam o tę służbę wojskową. Tak. No VIP chyba nie był organizacją, która szczególnie zachęcała do służby wojskowej i szczególnie pielęgnowała ten obowiązek i jego powszechność. Nie była przeciwko służbie wojskowej. VIP był przeciwko sytuacji, w której nie można jej wymienić ze względu na poglądy. To jest zasadnicza różnica. Po drugie, ja nie jestem za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, powiedzmy sobie to szczerze. To jest niemożliwe, byłoby absurdalne. Koszty z tym związane spowodowałyby, że ta armia operacyjna, zawodowa by ucierpiała. To nie jest pomysł na bezpieczeństwo Polski, ale tak naprawdę na sprowadzenie niebezpieczeństwa. Faktem jest, że społecznie nie ma w tej chwili żadnej granicy, w której młody człowiek spotyka się z państwem jako regułą bezwzględną. I między służbą wojskową a szkoleniem wojskowym jest ocean różnicy. I uważam, że szkolenia wojskowe, nie służba wojskowa, ale szkolenia wojskowe, chociażby w ramach WOT-u, taki niedokończonego i chyba trochę źle pomyślanego projektu, miałyby głęboki sens. I to jest jeszcze kwestia rozpoznawania się w społeczeństwie jako całości. Mówiąc metaforycznie, co wspólnego ma chłopak z Górnego Mokotowa w Warszawie ze swoim rówieśnikiem ze wsi pod małym miasteczkiem? Gdzie oni wspólnie się mogą spotkać ramię w ramię w imię czegoś, co wyrasta ponad nich, a jest związane z naszą wspólnotą? Ale powinni się spotykać? Absolutnie tak. W zasadzie i właściwie mamy, ja wiem, że liberalna, całkowicie różni, taka twarda liberalna zasada mówi o tym, że wspólnota to w ogóle jest coś podejrzanego. Ja nie uważam, że jest czymś podejrzanym, tutaj nie jestem liberałem, że jeśli nie ma tego najniższego mianownika ludzi, którzy przyznają się do języka, tradycji, wspólnoty losu i nie mogą nigdzie poczuć tej wspólnoty, to de facto to jest pierwszy stopień do pewnego takiego rozpadu. I ja odruchowo zawsze będę przeciw, będę zawsze szukał niedoskonałych, może niemądrych, ale będę szukał na pewno narzędzi, żeby tę polską wspólnotę utrzymać, a nie rozbić. Dlatego tak mnie boli to, co się dzieje 11 listopada, bo wydawałoby się, że to jest jeden dzień w roku, gdzie możemy być razem w tym najniższym wspólnym mianowniku, jakim jest po prostu miłość do własnej ojczyzny. No dobrze, i okazuje się, że to jest niemożliwe. Ale no, wejdę politycznie w słowo, bo to dotyczy trochę tych czasów, kiedy 11 listopada się tworzył w obecnej formie. I to były czasy rządów Platformy. A no tutaj z jednej strony nie było jakiejś wspólnej propozycji, z drugiej strony jak była kontrpropozycja, to umówmy się, że narodowców porwać nie mogła, a takiego liberała jak ja to tak trochę śmieszyła, no bo to tak próba jakiegoś takiego lajtowego patriotyzmu jest zawsze nieautentyczna, ja się i zawsze zgadzam. Mało pociągająca. Ja się oczywiście zgadzam, ponieważ nie ma żadnej partii politycznej na polskiej scenie, która nie miałaby czegoś za uszami w sprawie
umiejętności wspólnego zarządzania tą naszą jedyną emocją, jaką jest Polska. I oczywiście czekoladowe orły, czy marsze patriotów z bandytami w środku, bo to tak naprawdę taki charakter miały obchody 11 listopada za Platformę, ani jedno, ani drugie jest nieakceptowalne. Musimy znaleźć, nie wiem, może czeka nas jakieś takie smutne i ciężkie doświadczenie, po którym będziemy musieli na nowo zbudować naszą zdolność do obchodzenia święta wspólnoty. Propozycja PiS-u przymusowego patriotyzmu negocjowanego z nacjonalistami, a to jest, prawdę mówiąc, propozycja PiS-u z ostatniego 11 listopada, gdzie prezydent Polski właściwie prosił nacjonalistów, czy może z nim wziąć udział w wspólnym marszu. I czy będą grzeczni. No to niżej autorytet państwa już nie mógł upaść. No też nie jest żadnym rozwiązaniem. Mamy problem z tym. I teraz albo ten problem polega na tym, że my starsi pokoleniem nie umieliśmy stworzyć formatu dla młodego pokolenia. Młode pokolenie trochę, mówiąc nie po polsku, po dzikiemu sobie ten format stworzy. No albo musimy być może przejść jakieś takie, mówiąc Sienkiewiczem, ciężkie termina, w których no, w jakiś sposób zresetujemy swój, no dobrze, ale... swój stosunek do Polski i do tej wspólnoty. No. Żeby, oby nie. Żeby zakończyć klamrą tę naszą rozmowę, wrócę do tego posłowania i do kampanii wyborczej. Czyli rozumiem, że Platforma Wyborcza, Platforma Obywatelska chce w kampanii wyborczej pokonkurować z PiS-em na patriotyzm, chce zaoferować społeczeństwu patriotyzm, tylko że inny, tak? Nowszy, bez, nieobciążony tymi wadami, które oferuje PiS. A czy to nie jest tak, że chcecie po prostu grać na boisku przeciwnika, że oni zawsze w te klocki będą lepsi, bo będą zawsze bardziej wyraziści, nie będą mieli hamulców? Nie zgadzam się z panem w sposób fundamentalny. To znaczy mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Znaczy nie można pozwolić, żeby w Polsce jakakolwiek partia polityczna, jakiekolwiek ideowe ugrupowanie zawłaszczyło polskość i powiedziało, to my jesteśmy patriotami, a reszta to są nie Polacy. I prawdę mówiąc, to polityka PiS-u się do tego sprowadza. I przeciwko takiej polityce każdy uczciwy patriota powinien protestować. Ponieważ to jest tak naprawdę rozbijanie Polski. Więc nie mówimy o grze politycznej, nie mówimy o pomyśle. Pomysł, prawdę mówiąc, Koalicji Obywatelskiej został programowo wyrażony. To jest szóstka Schetyny, to jest ten program, z którym ta koalicja idzie do wyborów. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że nie można się zgodzić na sytuację, w której rządzący w imię swoich absolutnych, partykularnych celów i utrzymania władzy mówią, tylko my jesteśmy Polakami. Reszta to są Niemcy, Rosjanie, zdrajcy, nie Polacy. Przecież to jest narracja rządzących. To jest tak naprawdę największa obraza nie tylko Rzeczpospolitej jako idei, ale chyba największa obraza Henryka Sienkiewicza, jaką można zrobić w Polsce. Ja rozumiem pomysł, w którym odnosimy się do przeszłości, żeby pogadać o przyszłości, bo przeszłość to jest coś, co nas łączy i na szczęście nie możemy tego kwestionować w jakichś takich dyskursach patriotycznych. Tak? Chcemy, nie chcemy, to co nas trzyma w tej wspólnocie, to jakieś poczucie wspólnego losu przeszłego, ale czy to nie jest tak, że i Henryk Sienkiewicz, i Bartłomiej Sienkiewicz, trochę budując tę swoją konstrukcję, za bardzo szuka w przeszłości, przez co może być źle odczytany, bo pan też pisze o przeszłości lat 80., o przeszłości radości odzyskania państwa i budowy państwa, co też jest emocją już pokoleniową. I czy to nie jest tak, że no, ktoś to odbierze na dobra? No, ten Henryk Sienkiewicz pisał o tych dzielnych husarzach, Bartłomiej Sienkiewicz pisze o tych dzielnych solidaruchach, przepraszam, to takie obiegowe potwierdzenie, a co to ma wspólnego z nami? Dla przyszłych czytelników mam komunikat uspokajający. Piszę także o zmianach klimatu, o zupełnie nowym modelu władzy, jaki się w świecie wykluwa, a także o środowisku i o tym, że być może my, ludzie mojego pokolenia,
stoimy bezradni wobec tych wyzwań i że jeśli nie potrafimy rozmawiać z młodszym pokoleniem i myśleć ich kategoriami, to będziemy coraz bardziej bezradni. Mówię to dlatego, żeby uprzedzić przyszłych czytelników, że to nie jest książka, jakby się wydawało, o przeszłości, tylko książka jak najbardziej aktualna i także i o przyszłości. Proszę Państwa, a my tę książkę polecamy także dlatego, że taka publicystyka, mierzenie się z problemami także w modelu publicystyki teoretycznej przez praktyka pisana, bo mówimy o byłym ministrze, o przyszłym pośle, aktywnym polityku, to jest w Polsce rzadkość i warto to poczytać. A na koniec ja jeszcze jeden ten archaizm wrzucę. Ta książka, proszę Państwa, Bartłomiej Sienkiewicz już o tym mówił, jest wydawana i dystrybuowana w sposób archaiczny. Z tego co pamiętam, ostatnim, który tak swoje pisma polityczne wydawał, był Cat Mackiewicz. W tej chwili Bartłomiej Sienkiewicz tropem Cata wydaje sam, sprzedaje sam i Mówi to właściciel wydawnictwa, więc no i w księgarni, to jest jakby zrozumiałe. I jeszcze w księgarni. Proszę Państwa, przyszłość bije w internecie. Puls przyszłości bije w internecie. Tam się przenosi życie. Nie namawiam Państwa do tego, żeby nie chodzić do księgarniach, albo żeby tak, nie prowadzić wydawnictw. Tak. Po prostu ja jestem trochę bardziej nowoczesny niż moi siedzący tutaj obok sąsiedzi. Pozwolimy tą konkluzją zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Marcin Celiński, Marcin Wojciechowski, to był program Uczył Marcin Marcina.